Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Crash Crash. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego nagrywam w kapturze, to dlatego, że pogoda za oknem jest, przynajmniej w dniu dzisiejszym, kiedy to nagrywam, mocno średnia, więc ja również, żeby wprowadzić chociaż lekką zmianę, stwierdziłem, że raz na jakiś czas jak nagram coś w kapturze, to chyba tragedia się nie stanie, dlatego nagrywamy w kapturze dodatkowo. Patrzcie, to jest bardzo fajne, nie widzicie tego, że mam słuchawkę. Fajne, fajne. No i cóż, moi drodzy, kolejny odcinek z Crash Crash. Czy ja mogę, może ja trochę grę podgłośnię, czekajcie. O, okej, okay. W programie podgłośniłem. No i cóż, co będziemy sobie dzisiaj robić? Zrobimy sobie kolejny reset, ale zanim to opowiem troszeczkę o tym, co się zmieniło. Więc, moi drodzy, udało mi się ukończyć dwie pierwsze dziewczyny, ale mi jest gorąco w tej bluzie, masakra. Udało mi się tutaj jakby spełnić wymagania wszystkich tutaj, wszystkie wymagania dwóch pierwszych dziewczyn. Tutaj zostało mi chyba ostatnie, no ale niestety kupno naszyjnika jest dosyć drogim prezentem. Pamiętacie, ja myślałem, że ona leci... Czekajcie, ja myślałem, że to ta leci na hajs, okazało się, że nie. Znaczy teraz, zobaczcie, ona również tutaj chce zwierzaczka, no... No zwierzaczek, kurde, jest drogi. No nie jest to tak, że to może nie jest gdzieś, że to jest totalnie poza moim zasięgiem, no ale troszeczkę jest jednak mimo wszystko. No tutaj ona chce te buty są... W sumie? Buty i plaże, no to zadanie może mógłbym jeszcze zrobić. Chociaż nie dozbieram tyle, dobra, też nie będę was tak długo trzymał. No ona chce już drogie, to z tym... Chociaż w sumie, patrzcie, nawet nie wiedziałem, że to ten, nawet nie wiedziałem, że ten herbaciany zestaw nie jest aż taki drogi. Myślałem, że on jest dużo droższy, tylko muszę pracować jako artysta, tak? A przepraszam bardzo, ciekaw jestem, co to oznacza. Ile ja tego, ojejku, tyle muszę, podejrzewam, tego wyklepać jeszcze do końca, żeby tutaj pracować jako artysta. Bo na razie pracuję jako wirtuozo. Jestem wirtuozem, tak się mówi po polsku, tak mi się wydaje. No ale dobra, zrobimy sobie reset, zyskam na tym troszeczkę, dlatego bez przedłużania. Aha, jeszcze wam pokażę, tutaj doszły mi, jeszcze te trzy dziewczyny, chyba ich poprzednio nie było. Ta w ogóle chce ode mnie samochód, także świetnie, bo ten samochód, kurde, już jest trochę drogi. Ta chce 40 poziom tutaj i patrzcie, co wam pokażę, a ta 32. Patrzcie, ile to czasu zajmuje. To na 32 to jest 15 godzin. To trochę dużo, więc stwierdziłem, że to jest ten moment, w którym mogę zresetować. Ogólnie jeżeli chodzi o... jak to się nazywa? Wysuw się. O diamenciki, mam ich 33, więc mógłbym zwiększyć sobie... Dobra, to sobie pominiem, bo to już widzieliśmy. Więc mógłbym zwiększyć sobie... Okej, fajnie, nie mam pieniędzy. Okej, zaraz będziemy mieli. Więc mógłbym zwiększyć sobie... Kto się nazywa? O czym ja w ogóle mówiłem? Aha, tutaj ten Profit Speed. O, tutaj w tym miejscu. Mógłbym sobie to kupić, ale na razie nie, ponieważ ktoś mi napisał w komentarzu, że muszę uważać, bo niedługo pojawi się dziewczyna, która będzie chciała 10 diamencików i ona ich nie weźmie ode mnie, tylko po prostu muszę je mieć. Ona będzie chciała... Czyli nie weźmie ich ode mnie, ale muszę je mieć przy sobie, więc na razie sobie to zostawiam po prostu. Okej, mamy tam również drugą dziewczynę, ale na razie sobie już ogarnę wszystkie zadania, jakie mogę na chwilę obecną zrobić tutaj. U tej, patrzcie, jak to teraz wszystko szybko, ładnie leci. 1800, to luźno. 1800 tutaj wbić. Pyk, no i dobra. I myślę w ogóle, że już kolejny odcinek będzie już po paru resecikach, że nie będę robił, wiecie, odcinka co reset, bo to też was to mod troszeczkę może zanudzić. Po prostu, że już będę... Okej, właściwie to mi się chyba najbardziej opłaca z dobijaniem tych serduszek. No i git. Aha, piąty poziom motywacji. No spokojnie, piąty poziom to te... Do 10 myślę, że to pójdzie naprawdę błyskawicznie. Okej, na razie nie mam co się martwić o te jednostki czasu, bo no mam tego naprawdę dużo. Okej, trzy razy chcesz księżyc oglądać, nie ma problemu, obejrzymy nawet więcej, żeby ci te serduszka już dobić. Świetnie. O, jeszcze, nawet w sumie dużo tego trzeba.
Pyk, pyk, pyk. O, zaraz będę musiał się przerzucić, bo już mi hajsu troszeczkę brakuje na te wszystkie tutaj. O, patrzcie. Już, widzicie? Troszeczkę, no, hajs spada jednak. Niedługo mnie nie będzie stać. Dobra, pyk. To już rozmową. Myślę, że dobijemy te 17. Okej. Okay. Hobby, pyk. Oczywiście, oczywiście. Lecimy dalej. Dalej mam 10 wolnych jednostek, więc spoko. Okej, okay, pojawiła mi się tutaj masa nowych dziewczyn. Więc fajnie by było je, wiecie, tutaj ogarnąć. Pyk. Spoko. Parę zadań porobionych. Spoko. Masz tutaj kwiatka. Aha, wait. Barista. Muszę pracować jako barista w restauracji. No to w restauracji pracuję, więc to tylko kwestia czasu. To sobie wezmę. I dobra. Więc to tylko kwestia czasu, więc to, co jest kwestią czasu, to sobie powiedzmy zostawię na razie. Aha, okej, okay, no tutaj kolejna. Pomijamy oczywiście. 300. Aha, to jest ta, co tak... Ojejku, co jej tak wolno te serduszka, wiecie, po prostu się dobija masakrycznie. No ty, niby tylko 930, ale trochę mi to może zająć. No, dawaj, dawaj. Praca, w sporcie mogę pracować, fajnie, fajnie, mogę sportowy zawód jakiś mieć. No fajnie, fajnie. Dobra, jednak, wiecie co, tę bym teraz spróbowałbym ją po prostu jak najszybciej, wiecie, ukończyć, że tak to ujmę. Pyk, tutaj na plażę możemy pójść parę razy. Chociaż to dosyć droga rozrywka, nie powiem. Przynajmniej aktualnie na to, ile zarabiam. Okej, okay, zjedźmy sobie niżej. Ona jest w sumie spoko, bo mało zawsze... To się drogich rzeczy niby wymaga. Przynajmniej tak mi się na początku wydawało, ale jak potem popatrzyłem, co chcą niektóre inne dziewczyny, to po prostu... To ona nie wymaga wcale tak dużo. Pyk. No i git, to zadanie skończone. Trzy czekoladki. O, to może być drogie, no. Jest drogie, nie na moją kieszeń. Trzy czekoladki aktualnie niestety nie są na moją kieszeń, więc cóż, trudno. Ta 25 tysięcy chce, no nic, co. Jakoś sobie poradzimy. Ktoś mi napisał, żebym jak najszybciej starał się ukończyć jakby te dziewczyny, bo za każdą ukończoną, w sensie za spełnienie wszystkich zadań, jakoś dziwnie się czuję, jak mówię ukończyć, bo to tak, nie wiem... Nie wiem, dziwne. W każdym razie, że za każdą dostaję potem jeszcze jakiś bonus do hajsu, co... Do hajsu, co... Jak to się mówi? Na sekundę? Tak mi się wydaje. Przynajmniej ktoś z tego, co pamiętam, coś podobnego napisał, więc... Więc zdam się tutaj na wasze, że tak to mówię, rady. I postaram się właśnie jak najszybciej tutaj wykonać wszystkie zadania u tej. Dobra, wydaje mi się, że to będzie już ok, jest ok. No i fajnie, czekoladka i trzy razy plaża, no to plażę od razu możemy zrobić, raz, dwa, trzy, nawet cztery, ale już mnie na więcej nie stać. No czekoladki ci na razie nie kupię, bo mnie nie stać, no taka smutna sytuacja, więc lecimy sobie dalej, okej. Okay. No tutaj myślę, że spokojnie mogę wszystko zrobić, pięć jak najbardziej, powiem ci jeszcze parę razy sorry i będzie dobrze. I będzie dobrze. Czekajcie, co się dzieje z tą dziewczyną? On tak jakby... Bo nie kojarzę, żebym ją miał poprzednio. Znaczy, na pewno miałem, ale aha, bo ona się potem zmienia od razu. O, w tę. Okej, to tę już kojarzę. Okej, jakie ogólnie jest hobby? Okej, zaraz 16 wszystkiego to zaraz będę miał. Jakie ja pracy potrzebuję? To mnie najbardziej ciekawi. W restauracji jestem już baristą, a to mi było gdzieś potrzebne, jeżeli się nie mylę. Okej, to ta z plackiem. Pyk, to też szybko. Jejku, obija się od moskitiery, bo wieje wiatr na zewnątrz tak mocno, że obija się ta, tak jakby, jak się łapie, wiecie, moskitiera to jest to na komary w lato, jak się łapie, to trzeba ją mieć za co zdjąć i właśnie to jest taki jakby sznureczek i on na końcu jest takim czymś zakończony i obija mi się to teraz o szybę. I mnie denerwuje, chociaż wy pewnie tego nie słyszycie. Okej, O, i tutaj się udało. Ona chyba chciała baristę, jeżeli się nie mylę. No teraz już nie zobaczę, ale tak mi się wydaje. Co chcesz? Dwa razy księżyc. Okej, okay, spoko. Trzy jednostki czasu. Spoko, nawet więcej razy. Szybkie, to dwusekundowe oglądanie księżyca po prostu. To jest coś fenomenalnego. Dobra, pyk. Robimy te 17 tysięcy serduszek. Myślę, że spokojnie.
Myślę, że możemy pójść raz na plażę i będzie już po problemie. Tyk, i git. Okej. Teraz tutaj, kupujemy czekoladki. Bo jednak priorytetowo, tak jak mówię, staramy się jednak ukończyć. Tutaj wykonać wszystkie zadania u pierwszej dziewczyny. Okej, wydaje mi się, że jak sobie... O! Aha, nie stać mnie. A no tak, to 100 tysięcy aż kosztuje, damn. To w sumie trochę dużo. Dobra, to sobie na razie odpuszczę. Muszę pracować gdzieś. No w restauracji już nie muszę, w sensie nie potrzebuję. Z drugiej strony, wolałbym to zrobić w taki sposób. I w zoo trochę mógłbym popracować. To może bym, wiecie, może bym jakoś sensowniej zarabiał. Chociaż tak myślę, mogę równie dobrze wszystko tutaj zrobić tak. Pracować jako sportowiec. Ale tutaj na kolejny poziom to naprawdę dużo czasu to wymaga. Niby leci ten hajsik, ale chyba wydaje mi się, że to jednak leci dużo szybciej. To jest mało opłacalne, ale tylko dwie jednostki czasu bierze. No baristę sobie chyba zostawię. O. Mamy tutaj coś z komputerami, to sobie weźmiemy. Patrzcie, w sumie mniejsza cena niż za bycie sportowcem, ale w porównywaniu z jednostkami czasu, tylko 8 jednostek czasu, to się o wiele bardziej opłaca. Okej, to w ogóle 20 aż zabiera, to jest dla mnie po prostu mega. Przydałoby się kupić tych jednostek ciutkę więcej. Plus 10 na przykład, ale to aż kosztuje 60. Swoje to kosztuje, nie ukrywajmy. Okej, więc na razie... W taki sposób sobie zrobię, wiecie? Tak będziemy zarabiać, albo tak. O. To mi się wydaje, to ma sens, tak mi się wydaje. Dobra, ogólnie mamy nasze 100 tysięcy tak swoją drogą, więc... Nie wiem, co zwiedzanie czego kosztuje 100 tysięcy, ale... Aha, okej, jeszcze troszeczkę mi zostało, dobra. No to myślę spokojnie, zobaczmy co ona lubi. Kwiatki. Więc lubi róże. No nie, to mi się nie opłaca. 100 tysięcy za 6 tysięcy serduszek, że tak. Myślę, że gdybym to jej kupił, to bym dużo dostał. Ale no, 2 milionów na kwiatki, na bukiet 2 milionów nie mam, no przepraszam. przepraszam. Okej, tutaj troszeczkę leci na sekundę, więc na razie sobie przejdźmy dalej. Książkę. Książka 100 tysięcy. Co za książka kosztuje 100 tysięcy? Dobra. Ale na plażę myślę, że mamy zarówno jednostki czasu, jak i pieniądze, więc bardzo dobrze. No i co? Zjeżdżamy niżej. Tutaj trzeba te serduszka wyklikać. No swoje czasu to... No trochę to zajmuje, ale... Myślę, że jakoś damy radę. Dobra, docisnęliśmy tutaj. Pyk. No i co? Tutaj trzeba... Co ona najbardziej lubi? Jak to się nazywa? Kolczyki ona najbardziej lubi, ale kolczyki są chyba drogie, no. Ona dużo za nie daje, że tak traktujemy tych serduszek, ale... Droga zabawa. Droga zabawa, tyle w temacie. Okej, okay, zobaczę sobie jak mnie widać na kamerze. O, nie, najgorzej. Jako tak śmiesznie z tym kapturem wyglądam, ale... A mi się podoba, nowy format kanału. Dobra, zjedźmy sobie niżej na razie. 3 czekoladki. Spoko. Stać nas. Okej, mamy 3 czekoladki. Okej, tutaj chcesz aż 5 koszyków z owocami. No to mnie na bank nie stać na razie. Muszę sobie właśnie ogarnąć... A ja wiem jak ogarnąć więcej hajsu, bo ja mam teraz problem z hajsem. A to dlatego, że zobaczcie ile ja tu zużywam jednostek czasu. To po prostu masakrycznie dużo leci, więc ja po prostu powinienem zrezygnować, myślę. Aktualnie zrezygnujemy sobie powiedzmy z tych rzeczy, 4. Mamy teraz więcej po prostu czasu. Tak, więc możemy sobie więcej tutaj zainwestować w zarabianie. Wydaje mi się, że na razie... Odpuśćmy randki na razie i aktywujmy wszystkie możliwe sposoby na zarobek. O, zobaczcie, jak teraz wszystko zapierdziela. Efekty pozwoliłem sobie wyłączyć, bo zobaczcie, teraz jak je włączę, no to chyba już... No nie wiem, mogę to zostawić, nie wiem. Ale tak w sumie zdałem sobie sprawę, że chyba można by te efekty wyłączyć, bo to naprawdę można dostać... no... pierdolca. Znaczy nie wiem jak wy, ale ja to tak, no nie wiem. Mi to głośniej jest troszeczkę na słuchawkach, w sensie głośniej to słyszę od was. Drinki są już drogie.
No tak. Zresztą nawet nie mam się co łudzić, że uda mi się tę ukończyć, jak, znaczy ją na przykład ukończyć szybciej niż tę, nie? Wiadomo, że tę najszybciej uda, wszystkie zadania tej uda nam się najszybciej zrobić, bo są po prostu najprostsze. Dobra, te serduszka już mamy. Okej, okay. To jest chyba ostatnie zadanie. Gift, książka. Jako, że dużo zarabiam, to jak najbardziej mogę mogę się zdecydować na to, żeby w ostateczności kupić ci książkę. O, ta również chce książkę, ale to są jej ulubione prezenty, jeżeli się nie mylę, książki, więc ona 4000 serduszek za książeczkę, no spoko, nie najgorzej, nie najgorzej. Wydaje mi się w ogóle, że mógłbym na chwilę nawet zrobić tak, żebym, wiecie, wszystko dosłownie wrzucił tylko w artist. Artystą na pewno będę musiał być. Gdzieś tam, okej. Okay. Zróbmy tak, że 15 jednostek czasu zużywam tutaj, czyli tak się, czyli się zgadza, na 5 hobby tu 15 jednostek czasu leci. W ogóle ile achievementów mi zostało? Tutaj 99. Za co tu są jeszcze achievementy poza zadaniami? Aha, żeby osiągnąć ten ostatni pułap, że tak to wiem, ostatni możliwy poziom w pracowaniu w restauracji. Oparcie tutaj w tym lifeguard prawie osiągnąłem. To jest ratownik, tak? Tak, tak mi się wydaje. Patrzcie, co tutaj w ogóle się wyprawia. Zarób ogólnie. Osiągnij 30 poziom we wszystkich hobby. Idź na 1000 randek. Ej, to jest do zrobienia. Kup ogólnie 1000 prezentów. Ej, to jest spoko. 1000 prezentów. Tak jak będę kupował to, to 100 kosztuje tyle, nie? Więc, a mi brakuje tam 500 chyba, więc jak będę miał, no i bym jeden ekstra czas sobie, tylko na razie mam za mało hajsu, ale jak miałem, wiecie, mogłem to robić przed resetem, mogłem kupić jakiekolwiek po prostu prezenty i to by miało najwięcej sensu. No, bo wiecie, te najtańsze prezenty można kupić i po prostu sobie ten achievement zrobić. W sumie sprytnie, powinienem się przejrzeć bardziej. O, tutaj mamy artystę. Wreszcie, okej, okay, muszę zadecydować, z czego ja chcę zrezygnować. Dobra. O, patrzcie, już dostanę bonus 2,72. Mnie ciekawi, od czego ten bonus zależy, szczerze. Bo nie osiągnąłem nic więcej niż przed resetem. Nic więcej nie osiągnąłem. Możecie to zobaczyć chociażby po tym, że nie dostałem żadnego diamenciku, tak? Czyli to oznacza, że wszystkie te zadania, które ukończyłem teraz, udało mi się również ukończyć jakby za poprzednim ranem, tak? Kurde, szukam miejsc gdzieś, gdzie nie trzeba na randkę iść, bo po prostu nie mam tych jednostek czasu, tak? Zobaczcie w ogóle, jak błyskawicznie hajsik zarobiłem. Taki już, wiecie, bardziej interesujący, że tak to ujmę. Dwa drinki, no na drinki to mnie niestety dalej nie stać, ale stać mnie na 5 koszyków, na 5 koszyków to mnie stać, spokojnie. Rozmowa z nią daje mi 344 serduszka, więc wydaje mi się, że jest to kwestia, którą możemy tutaj bardzo szybko, pyk. No i dokładnie udało nam się to zrobić. Świetnie, 6 razy oglądanie księżyca, 3 drinki. 10 pączków, praca jako artysta, okej, tutaj wszystko udało mi się zrobić. Fany. No fany akurat przestałem. Mógłbym za to spróbować tak, w taki sposób, jeżeli chcesz. Właśnie się, powiem wam, się zastanawiam, czy jakby powinienem zawsze to właśnie tak... Okej, okay, ona potrzebowała 19 fany, więc tutaj również zaraz... jakby czy powinienem się właśnie tak... Czy nie powinienem się skupić na jednej dziewczynie, jakby rozumiecie, o co chodzi, że... po kolei, żeby to po prostu, a nie tak, bo widzicie, ja tak naprawdę robię teraz wszystko jednocześnie i może to jest jakiś błąd, nie wiem. Nie wiem, powinienem jej coś kupić ładnego. Tak, żeby wiecie, żeby mi po prostu się te serduszka uzbierały. Dobra, czekajcie, zwolniłbym sobie 3 punkty. Hmm. 3 punkty. Ewidentnie to, ale z tego nie chcę rezygnować za bardzo. Dobra. No to zwolniliśmy sobie 6. Aha, z nią i tak nie mogę iść na randkę. Okej, okay, no to tu musiałbym ewentualnie prezentami coś szaleć. Dobra, kupię ci czekoladki i gitara. Okej, okay, koszyk chcesz z owocami. Spoko.
No i teraz też coś fajnego trzeba by jej było kupić, żeby te 10 tysięcy dobić, bo klikać to mi się nie chce. Z tobą wypadałoby pójść na randkę. Byłoby spoko, bo jednak dobić 200 tysięcy to swoje czasu by mi zajęło. Wydaje mi się, że okej, pójdziemy sobie tutaj i pójdziemy tyle razy, na ile mnie stać. Wydaje mi się, że powinno udać mi się tym samym. Okej, no już jestem blisko. To już jestem w stanie rozmową zrobić. Chociaż kurde, to jest w sumie praktycznie no jeszcze 12, no teraz poniżej 10 tysięcy, ale to mimo wszystko. Nie, ale uda mi się, bo 309 dostaję za jeden dialog, więc spoko, a rozmawiać mogę co chwilę, więc jakby jest to dla mnie do wyklikania. Okej, udało się. Świetnie. You did it. Okej, no i fajnie. No i teraz wypadałby się również tutaj. Również to, żeby udało mi się również tę właśnie wszystkie zadania tu wykonać. Drink jest drogi. No, drink jest drogi. Na drinka na razie mnie nie stać. Niestety. No cóż, no to mogę ten czas spędzić usilnie klikając tutaj. Muszę ogarnąć sobie właśnie, tak się zastanawiam, które z tych pracy tutaj są takie naprawdę najbardziej opłacalne, nie? To jest dla mnie ciekawe. Niektóre, pamiętam, dziewczyny wymagam, żeby pracować tutaj i to jest po prostu mega, nie? Bo to 20 jednostek czasu pochłania, to ja nie wiem, nigdy nie wiem, w jaki sposób ja to mam po prostu, wiecie, zagospodarować. Okej, ale korzystając z tego, że po prostu mam te jednostki czasu, załatwię po prostu wszystkie rzeczy. Wszystkie randki z góry na dół, jakie mogę, bo na randkę każdego typu mnie prawie stać. No na oglądanie tutaj w teatrze mnie nie stać, ale to chyba jeszcze nie na tym etapie gry. Okej, tutaj nie trzeba, tutaj nie. Okej, to chyba wszystkie randki aktualnie udało mi się tutaj porobić. 10 pączków chcesz, no proszę. Smacznego. Zresztą na pewnie coś tam do, wiecie, do robienia czegoś z tymi pączkami, bo tak wygląda jakby. Nie wiem. Dobra, co z tym drinkiem? Kurde, nie stać mnie, no. Jak z tym burgerem w ogóle? Patrzcie, ile tutaj trzeba. Ja jestem ciekaw, to chyba, jak dobiję te 22 tysiące, to chyba potem jest jeszcze coś, wiecie? Tak mi się wydaje. W ogóle patrzcie, na komputerach zarabiam po 6 tysięcy. Kiedy będzie następna? 216, ale ta premia jakby, ona jest 2400, to jest premia, a tutaj najbardziej się opłaca chyba być sportowcem, jeżeli o to chodzi, pod tym względem, że tak to ujmę. Tylko zobaczcie, bycie sportowcem tutaj kosztuje mniej więcej niż te 4 razem wzięte, więc nie wiem, czy się opłaca, nie wiem, tego nie wiem. Okej, no na tego drinka nas nie stać, no niestety, no to choćbym stanął na głowie, no to nie stać, a potem wiecie, to jeszcze nie są wszystkie jej zadania, niestety. Tak jak widzicie, dopiero tutaj jesteśmy, więc pewnie ma jeszcze dwa czy trzy inne nawet. Więc lipa. No ta tutaj jest do wyklikania, ale tak mi się chce, że aż wcale. Dwa drinki również, trzy drinki, tym bardziej. Tutaj to jest dla mnie do zrobienia, wydaje mi się, po prostu muszę tylko... To fany sobie zostawię, bo to było jeszcze komuś potrzebne. Okej, to za chwilkę powinno mi się udać. O, tutaj było, widzicie? Fany było również potrzebne. Więc okej, no i co? Chyba zostaje mi teraz tylko zbierać hajsik na tego drina. Okej, mam sobie 6 wolnych jednostek. O, ona, widzicie? Ona chce, żebym ją pracował tam. No może to się opłaca, kto wie. Zaraz sprawdzimy, co ja mam 6 wolnych jednostek. Odpuśćmy pracę w restauracji, tutaj, no powiedzmy. Chociaż nie, patrzcie, mogę... A nie mogę, bo to 20 kosztuje. O, to świetnie, to idealnie. Ej wy, ale patrzcie, to tylko 30, premio dostaje 8 tysięcy. Ej, to kozacko. To 10 tysięcy będę tu zarabiał, a 30... To jest raz na ile sekund? Czekajcie, zaraz sprawdzimy, bo teraz nie widzę. Raz na... 20 sekund razy 30 daje 600 sekund. 60, 10 minut i mam premię 8000. No to wiadomo, nie na odcinku oczywiście, nie chcę was zanudzać, ale jakby jest to coś, co jest do zdobycia, jest w zasięgu ręki. No okej, ale to tak jak mówię, nie chcę was zanudzać na odcinku, a szybszy jakby... szybszy profit... Taki
No, zdobędę tymi zawodami, po prostu taki szybszy. O, jeszcze to sobie odpalimy i już w ogóle powinno być nas na tego drinka stać w chwilę. Nie wiem również, co to za drink taki drogi, ale po prostu tymi zawodami jakby premie w tych zawodach dają mało, ale te zawody są strasznie szybkie i strasznie szybko ten hajs leci, tak? Oczywiście pewnie suma summarum bardziej się opłaca to, ale jakby jak potrzebujecie chwilowo hajsu, to lepiej te szybkie zawody. Tak sądzę. Okej, okay, pyk, tutaj, no nic, tu nic nie ruszymy, tutaj muszą być, te hobby muszą zadziałać, chociaż tutaj fan jest, zaraz będę miał na 19, więc spoko. Więc jak najbardziej spoko. Okej, muszę w ogóle, bo jak kupię tego drinka, to będzie tylko połowa sukcesu, bo jeszcze trzeba dobić, przecież, ale 746 od zaraz zmowy dostaję, to, to prawie 1000, to easy. Dobra, chyba mnie stać już, tak? Bo to było 700, coś tam kosztowało. Stać mi. Pyk. No i elegancko. No i teraz to wydaje mi się jest do wyklikania. Aż się boję, co ona będzie chciała potem. Wiem chyba, pluszowego misia. Chyba tak, a ten misio kosztuje... Dużo. Dużo. Ale nic, tak jak mówię, idę za waszymi radami, bo ktoś mi napisał, żeby jakby priorytetowo starać się wykonywać wszystkie zadania, nie? Czyli jakby, że... Żeby tego tak nie rozbijać może. Pyk. Okej, fajnie, fajnie. Kwiatki i teatr. Kwiatki chyba kosztują troszeczkę. 2 miliony. Nie tak dużo w sumie. W sumie nie mam co klikać, bo za sam teatr i te kwiatki pewnie będę miał te... Bo teatr daje 300 tysięcy, a kwiatki dadzą... 81, no to ta, biorąc pod uwagę, że to jeszcze samo leci, to wydaje mi się, że spokojnie uda mi się to zdobyć. Ale jestem ciekaw ile... 3,9 już przy resecie. Kurde, to jest ciekawe, ciekawe. Tak myślę, że za każdym razem jak będę miał tutaj dziesiątkę, to będę starał się resetować, więc myślę, że jeszcze dzisiaj wykonam sobie kolejny reset. A tak jak mówię, myślę, że spotkamy się już przy okazji jakichś większych zmian, tak? Bo tak jak widzicie, że no ten początek mimo wszystko dalej dla mnie jest dosyć ciężki. Znaczy, no nie aż tak ciężki, ale no widzicie, no nie mogę już teraz za bardzo nic zrobić, muszę czekać. No bo tutaj na dwa drinki to w ogóle absolutnie mnie nie stać. Tutaj mógłbym próbować, to wydaje mi się, że to w sumie ma najwięcej sensu. Mogę w sumie kupić te kolczyki. Niech się cieszy. Niech się cieszy, dobijemy to po prostu szybko. Chociaż ona wydaje mi się, że teraz będzie chciała te kolczyki. Skąd ja wiedziałem? Skąd ja wiedziałem? No ale nic, nie mam jednostek czasu ani na to, żeby się z nią umówić, ani nic, więc... Cóż, moi drodzy, to było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Liczę, że odcinek się spodobał. I cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z gry Crash Crash lub innych gier, jeżeli takowe oglądacie. Parcie już 4,09, więc spoko. Okej, także ja pewnie jeszcze dzisiaj sobie wykonam kolejny reset. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!